Dzień dobry. Szanowni Państwo, to jest niezwykle dla mnie osobiście, ale mam nadzieję, że nie tylko dla mnie przyjemny moment spotkać osobę, która od kilku lat zaprasza nas do świata, który tworzy. Zaprasza nas tak bardzo, że jak już się do tego świata wejdzie, to nie sposób się z niego wydostać. Diana Brzezińska. Prawniczka, mediatorka, autorka podcastów, wykładowca akademicki, w końcu pisarka. Ja przygotowałem sobie, bo lubi pisać, akty oskarżenia. Oskarżam Dianę Brzezińską o brak snu, o ograniczenie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, o odkładanie obowiązków służbowych, o kurz na meblach, o głodowanie, z głodowania się wycofuję, o to wszystko spowodowane koniecznością czytania kolejnych rozdziałów i kolejnych książek napisanych w taki sposób, że nie można przerwać lektury. Tak, ja to akt oskarżenia przyjmuję w zupełności. No dobrze, za chwilę jeszcze będzie wymierzona kara. Mam nadzieję, że sprawiedliwa i się wszyscy na tę karę umówimy. Dzień dobry, witaj w Słupsku. Witam. Witamy Państwa czytelników, ale witamy także rodzinę, bo się zjechała z Pomorza rodzina. Tak, jest moja babcia i ciocia. W końcu na spotkanie dotarły. Ty jesteś ze Szczecina, babcia spod Lęborka, w Słupsku spotkanie rodzinne. Tutaj też się uczyła przez dłuższy czas i mieszkała, także... Ze Słupskiem masz liczne wspomnienia rodzinne. Wszystkie miłe. Wszystkie miłe. Moi drodzy, powodem naszego spotkania jest ta książka. Nie oszukasz mnie, to piąta książka. Ja na swoje potrzeby, bardzo prywatne, nazwałem serię białą. W odróżnieniu od serii, jak się Państwo pewnie domyślają, albo wiedzą, czarnej. Seria biała, czyli Gabriela Sawicka i kolejne jej zawodowe dokonania, zawodowe sukcesy i kolejne problemy, w które się pcha z regularnością do pozazdroszczenia. Ale Gabriela Sawicka właściwie pojawiała się czarnej serii już i w Onym, którego lekturę skończyłem wczoraj wieczorem, też przez moment, co prawda jako głębokie tło, taka siódma kalabarda, ale się pojawiała. Pojawi się też w kolejnej serii, także... O niej za chwilę. Dlaczego postawiłaś na Gabrielę Sawicką? Dlaczego postawiłaś? Ona nie była jeszcze taka w Onym. To książka z 18-19 roku? Nie pytaj. Dobrze. To jest książka, no jedna z pierwszych, zupełnie inna, ale o tej książce i tematyce, którą w niej zawarłaś, porozmawiamy też za chwilę. Czym cię urzekła Gabriela Sawicka? Z Gabrielą Sawicką jest tak, że ją zaczęłam pisać jeszcze przed serią Zadumy Krystiana. Więc ja miałam napisanych 6 tomów o prokuratorze Gabrieli Sawickiej. Ale wtedy nie udało mi się ich wydać. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ nie były dopracowane. To też były moje początki, bo ja wtedy dopiero studiowałam, a potem poszłam na aplikację, poznałam też trochę lepiej ten świat prokuratury, a policji, zakładów karnych i adwokatury. Fajne hobby. Taka praca. Widziałam dzisiaj trupa, fajnie było. Zdarzyło się. W każdym razie faktycznie Gabriela Sawicka była pierwsza. Ja już od początku miałam na nią pomysł, tak było. I później zostawiłam tą serię, napisałam serialdzie i Krystianie. No i w pewnym momencie, jak Państwo czytali, to wiecie, że pojawia się sprawa, w której oskarżonym jest jeden z głównych bohaterów. No i bardzo długo zastanawiałam się, kto powinien go oskarżać, skoro nie może robić tego jego brat. Mówimy o serii czarnej. Tak. I wtedy przyszła mi na myśl prokurator Sawicka po latach. Znałam, że to jest świetny pomysł, żeby ona się tam pojawiła. I co ciekawe, czytelnicy ją zauważyli.
spodobała im się i już wtedy byłam przekonana, że seria z Sawicką wyjdzie. Co zresztą napisałaś w ostatnich słowach, w posłowiu, po ostatnim tomie czwartym czarnej serii. Dokładnie. Jakie są punkty styczne? W czym one są podobne, Ada i Gabriela? Czyli bohaterka czarnej i bohaterka białej serii. Ja myślę, że niespecjalnie by się polubiły. Myślisz? Myślę, a to dwie inne postaci. A Ada jednak jest tą osobą, która bardziej niż pracą przejmuje się sobą. Ogólnie swoimi hobby, tym co lubi robić po pracy. Niekoniecznie przychodzi do niej na czas. I też nie jest pewna... No bo Sawicka przychodzi. Sawicka się po prostu nie spóźnia, tylko się pojawia wtedy, kiedy uważa to za stosowne. To jest swego rodzaju różnica. Rozumiem, zauważam subtelność. To przy okazji. W każdym razie Ada była też niepewna. Ona nie była przekonana, czy to, co robi, zawsze jest dobrze. Nie umiała podejmować tych takich trudnych decyzji. Chciała je jak najdalej od siebie odsunąć. A Sawicka wszystko wie najlepiej, a jak nie wie, to niekoniecznie przyzna się do błędu. Po prostu zrobi tak, jak trzeba i trudno. No chyba jest tylko jeden człowiek, przed którym potrafi się przyznać i to też trzeba było czekać ponad 1000 stron, żeby się przyznała. Trochę tak. Zwłaszcza, że jeszcze przed Państwem dopiero 6. tom, ja już go mam ze sobą i wiem, że Sawicka tam też jeszcze trochę błędów popełni. Ale czy ten 6. tom, bo ten, o którym teraz mówimy, Nie oszukasz mnie, to jest tom 5, przedostatni? Przedostatni. Na pewno? Na pewno 6. będzie ostatnim na 400-500%. Wiem, napisałam w posłowie, że nie będzie więcej Gabrieli Sawickiej. Jestem o tym przekonana. Ale będzie. Czy Państwo już są po lekturze? Nie oszukasz mnie? Przed jeszcze. Dobrze. No to ja nie będę spoilerował, ale powiem Państwu tak. Ja niektóre z tych książek, ponieważ tak prywatnie zupełnie mam czas dopiero wieczorem, żeby nie powiedzieć późnym wieczorem, zasiąść do lektury. Dlatego czasem jest tak, że czytam książkę, żeby ją skończyć i mówię sobie, no to dobrze, jeszcze 30 stron, jest godzina 11:30, w nocy wstaję o godzinie 5:00, do 12:00 wciągnę, idę spać, 5 godzin wystarczy. W naiwności swojej tak myślałem, bo gdy się książka kończy, to akurat ostatnie słowo z Nie oszukasz mnie, ale też było identycznie w poprzednich książkach, gdy się książka kończy w ten sposób. Okłamałaś mnie, Maciążka i Chrycyka. Ciekaw jestem, co teraz wymyślisz. No się po prostu nie da zasnąć. I się sięga. Dobrze, że od razu mogłem wypożyczyć całą serię, albo prawie całą serię, bo natychmiast chwytałem po kolejną książkę. Czy Państwo też tak mają? No właśnie, o książkach pewnych, i to na okładce wewnętrznej, chyba w czarnej serii było napisane, pewne książki są nieodkładalne, twoje takie są. To jest akurat chyba największy komplement dla pisarza. A mnie też cieszy to, że te zakończenia zostały takie, jakie są. A ja lubię takie zakończenia. Uważam, że jeżeli czytelnik na końcu chce we mnie rzucić książką, to jest dobra reakcja. Bo jeżeli książka wywołuje jakieś emocje, to znaczy, że była dobra. Natomiast faktycznie na przykład o kilka zakończeń miałam wojnę z wydawcą, bo niekoniecznie chciał się zgodzić. A raz mi nawet odmówił przyjęcia książki, jeżeli nie zmienię zakończenia. I jakoś niespecjalnie go posłuchałam i teraz się z tego cieszę. Ale nie tylko Państwo źle reagujecie na moje zakończenia, mój wydawca również. Te zakończenia, na które się nie chciał wydawca skończyć, to właśnie były takie, że człowiek pragnął więcej, a wiedział, że to więcej nastąpi najwcześniej za 3-4 miesiące albo za pół roku. Ja też nie pamiętam, na pewno on, mieliśmy wojnę o zakończenie, bo było, że książka nie ma prawa się tak skończyć, jeżeli nie będzie kolejnego tomu. O tym za chwilę też porozmawiamy. Jeżeli Państwo czytali książkę On, to mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o czym już mówimy. I chyba największa wojna była o 3 i 4 tom Sawickiej, o to, jak się kończył. Ale te zakończenia zostały, więc...
Stąd pytanie, czy ten szósty będzie ostatnim tomem? Szósty będzie ostatni, ale powiedzieć, że się kończy fajnie. Nie mogę nic zdradzić. No nie możesz, nie zdradzajmy. Ale... Kiedy będzie? W tym roku. Powiedziałabym kiedy, ale nie pamiętam. Podejrzewam, że koniec listopada, ale głowy nie wiem. Pochodzisz z Polic. Te Police się dosyć, choćby w Omym, pojawiają. Mieszkasz w Szczecinie i właściwie jak się odrobinkę Szczecin zna, jeżeli Państwo znają te główne miejsca w Szczecinie, to można się wybrać na wędrówkę, na przechadzkę, na spacer. Chociaż wiemy... Okazuje się, że nie. No właśnie. Mieliśmy w Szczecinie taki spacer z przewodnikiem. Pani przewodnik przeczytała wszystkie moje książki i była bardzo zirytowana, bo jej niekoniecznie te ulice pasowały z tym, jak są naprawdę. Albo się zastanawiała, gdzie jest to przejście, które opisałam w książce. A ja tak okazało się potem, że jest dwie ulice dalej. Ja niestety topografię Szczecina niby znam, ale niekoniecznie jestem w niej dobra. I też nawet mi się zdarzyło, to chyba jedna z zabawniejszych historii takich, a propos samych ulic. Sawicka mieszka w pobliżu Placu Grunwaldzkiego. Mi się wydawało, że to jest konkretna kamienica i to jest takie oczywiste. No ale oczywiście nie poszłam jej sprawdzić, bo jakoś o tym zapomniałam. Nigdy tego nie robię. No i miałam taką sytuację, że z moim obecnym partnerem spotkaliśmy się na pierwszej randce i potem mieliśmy dwa tydzień przerwy do drugiej. On w tym czasie przeczytał dwa tomy Sawickiej i zabrał mnie w okolice, gdzie Sawicka powinna mieszkać i zapytał się mnie, która to kamienica. Co? Ale ładny jest Szczecin. On się nie wszystkim podoba jako miasto, ale u ciebie ten Szczecin jest najczęściej ładny. Bo nie opisuję robót drogowych. Ile jest w Adzie, ile jest w Sawickiej ciebie? Bo gdy patrzy się na zdjęcie, oto. Bo na podstawie tego zdjęcia mamy też zdjęcia na tylnej okładce wewnętrznej. Gdy się patrzy na to zdjęcie, to nie wiem, czy Państwo też odnoszą takie wrażenie, ale to wypisz wymaluj Sawicka. Taka wyszła konwencja serii. Takie było zdjęcie. No zdarza się czasem. A nie wiem, ja myślę, że w każdym bohaterze trochę jest ze mnie, bo z ludzi, których znam. Natomiast jeden do jednego nigdy się tak nie da kogoś przenieść, a przynajmniej ja się tak nie staram. A z Adą i z Sawicką jest też tak, że ja Adę pisałam w trakcie aplikacji prawniczej, a kiedy też no jednak kształtowałam trochę swój charakter, Sawicką już pisałam trochę z dystansu, kiedy z tego świata odeszłam. Więc było trochę inaczej. Miałam inne spojrzenie już na ludzi, którzy też w tym świecie są i na to, czy chcę w nim być, czy nie. Przy Edzie uczyłam się tak samo, jak uczyłam się pisać, tak samo uczyłam się trochę tego świata, więc Ada jest trochę zagubiona i to też jest trochę moje zagubienie z różnych perspektyw, bo ja też czasami wiedziałam, że mam rację, a niekoniecznie byłam w stanie ją wypowiedzieć, albo nie chciałam brać za coś odpowiedzialności. No a potem człowiek dorasta. Zmienia się jego podejście, doświadczenia i potem nawet jak nie ma racji, to brnie w to dalej. Te bohaterki, jeżeli Państwo czytali przynajmniej po jednym tomie z pierwszej i drugiej serii, z białej i z czarnej, czy z czarnej i białej idąc chronologicznie, łączy je też, no oprócz takiej pewnej bezczelności, powiedzmy sobie, wprost. Łączy jeszcze też je język, którego z różnych powodów nie będziemy cytować. Czemu patrzysz na mnie? Bo to ty napisał. Przy Sawickiej wydawało mi się to naturalne, że ona no, nie może wysuwać się piękną polszczyzną, bo brzmiałoby to dziwnie, zwłaszcza w tym środowisku. Natomiast jak jest różnie. W relacjach zawodowych oczywiście stricte raczej się to rzadko słyszy. Natomiast ja szczerze mówiąc, pracując w kancelarii, no słyszałam różne
nawiązanki, więc uznałam, że w tym świecie to powinno być. Aczkolwiek to jest też tak, że ja z kolei spotkałam bardzo wiele osób w tym świecie, które w ogóle nie przeklinają. I to też wydawało mi się fajne, normalne i jakieś odróżniające się. Ale czytelnicy mi wytykali, że jest za mało przekleństw w książkach. W recenzjach też czepiał się redaktor, w związku z tym tego pojawiło się więcej, bo ludzie też mają takie przeświadczenie o tym środowisku. Jak Państwo widzą, wydawnictwo otwarte na wszystko. Ten młody człowiek, który przyszedł z mamą, który przyszedł z babcią, chyba raczej nie wszystkie rozdziały mógłby przeczytać, bo zarówno Ada, jak i Gabriela, gdy spotykają i oswajają sobie swoich mężczyzn i się z nimi, no to no, opisujesz nie tylko wspólne picie kawy. To są sceny, których ja opisywać nie lubię, dlatego że nie sprawia mi to być może frajdę. W tym sensie, że wolę, jak to jest kryminał, no to wychodzę z założenia, że powinnam skupić się na czymś innym. Ale z drugiej strony to obyczajowo moich powieści jest ważne, więc wychodzę z założenia, że nie wiem, wydaje mi się, że ta książka by straciła, gdyby takich wstawek nie było. Więc ja staram się je opisywać tak, żeby dla osób, które ich nie chcą, bo mają podobne podejście jak ja, że te sceny w książkach im zazwyczaj przeszkadzają. Zbyt odważne? Nawet nie, bo... Znaczy właśnie widzisz, staram się je pisać tak, żeby były na tyle neutralne, żeby zadowolić tych, którzy tych scen szukają i tych, którzy ich nie chcą. I to zazwyczaj udaje mi się w miarę zachować, aczkolwiek wiadomo, że z każdą książką próbuję czegoś nowego, więc czasami jest więcej tych scen, czasami w książce nie ma ich w ogóle. No dobra, ale momenty były. Były. A czy to też nie jest po to, bo twoi bohaterowie, szczególnie ci główni, choć i nieodżałowane. Jeżeli Państwo nie czytali całej serii, to nie powiem, kto zginie i w jakich okolicznościach, którego ja bardzo polubiłem. Każdy z nich ma swoją historię, swoją przeszłość, swoje problemy, swoją walkę i zwycięstwa. No to... Na niego mi się oberwało. I troszkę się nie dziwię. A ja się dziwię. Czemu? Ktoś musiał w końcu umrzeć. Przecież tam trup leży co trzecią stronę. Ale czasem musi być jakiś trup wywołujący inne emocje, no. Tak, ale na niego, przez przypadek. Ale wracam do tego, że ci bohaterowie są bardzo... bardzo mięsiści. To nie są papierki, to nie są tylko literki. To są bardzo żywe i takie pełne charaktery. Staram się. Bohaterowie w moich książkach odgrywają to główne skrzypce. Tam fabuła jakaś będzie. Ja często swojemu wydawcy mówię, że tam ostatnio zrobiłam to samo, że będzie taki bohater, a resztę jakoś się ogarnie. To jest zazwyczaj to moje stwierdzenie. Bo bohaterowie są dla mnie najważniejsi, więc staram się im poświęcić najwięcej czasu. Natomiast co było dla mnie zaskoczeniem dosyć sporym, a rozmawiałam z Sylwią Gliwą, która czytała w audiobooku pierwszy, drugi i trzeci tom. I ona najbardziej ze wszystkich, oprócz tego, że zakochała się w Sawickiej, zapamiętała taką sąsiadkę, taką starą babinkę, która siedziała jak ten taki monitoring osiedlowy. I powiedziała, że to ona ją po prostu widziała i że to było takie niesamowite, że babinkę, która zagrała w jednej scenie po prostu, że ona ją zapamiętała. Ja już nawet zapamiętam, że o niej napisałam, ale najwyraźniej w jakiś sposób gdzieś czytelnikowi zapadła w pamięć. I to jest chyba fajne, że czytelnicy zauważają nie tylko te główne postaci, które są na każdej stronie praktycznie, tylko też te, które są na jednej stronie, w jednej scenie książki, że a tam była taka babinka. Jak zaczęłaś pisać w 2017 roku z tego, co sama na swojej stronie, nie lubisz social, nie lubisz internetu? Nie. No ale ktoś ci to napisał w każdym razie. Ja to napisałam. Brawo. Pewnie, ale nie pamiętam. A co? No
te wszystkie rzeczy, o których się wstydzisz również. Między innymi o Carpe Diem. Dlaczego napisałaś pierwszą książkę 6 lat temu pod pseudonimem? Bo chciałam zobaczyć... Byłaś nieznana, mogłaś pod swoim nazwiskiem, nikt by cię nie skrytykował. Brzezińska się kończy. Bo Brzezińska się jeszcze nie zaczęła. Wiesz co, niby tak, ale ja lubię mówić, że miałam dwa debiuty. Ten jeden był debiutem w beznadziejnym wydawnictwie, nie boję się tego powiedzieć, a w beznadziejnym wydawnictwie, a średni był sam debiut. Ogólnie ja teraz z tą książką nie mam nic wspólnego, dlatego tak się od niej odcinam. Ja po prostu ją wydałam, bo wtedy to było coś, co chciałam napisać, a wtedy to było coś, na czym się uczyłam w ogóle tego świata, chciałam spróbować, ale przede wszystkim chciałam zobaczyć, czy uda mi się coś napisać. To było takie, czy mi się w ogóle uda wydać książkę. To było wtedy takie moje marzenie, żeby spróbować, czy się uda. A później już podeszłam do tego trochę inaczej i faktycznie ja próbowałam jeszcze. Pamiętam, że miałam taki moment, że myślałam, że będę pisać pod pseudonimem, a co wynikało bardziej z tego, że nie wiedziałam, jak potoczy się moje życie zawodowe. A planowałam... Bo nie wypada prawniczce aktywnej zawodowo pisać? Wiesz co, gdzie są adwokaci, którzy piszą, natomiast ja przez chwilę planowałam prokuraturę. I wtedy po prostu zastanawiałam się, czy to by fajnie wyglądało, czy lepiej nie. W związku z tym się wahałam. Ale udało mi się wydać serię Zadań Krystianem pod własnym nazwiskiem. Nie żałuję niczego, to był mój drugi debiut i do tego się zdecydowanie chętniej przyznaję. Jak wygląda twoja praca nad kolejnymi powieściami i nad kolejnymi zbrodniami, które czy to Ada z Wilkiem, czy Sawicka ze spółką muszą rozwikłać? Czy to są, no bo przecież jesteś po prawie, widziałaś trupa, troszkę wiesz. Czy to są sprawy, które też czerpiesz inspirację z tego przestępczego życia, które poznajesz? Czy to zupełnie są przez ciebie sytuacje i sposób zadawania cierpienia? Dobrze, że o cierpieniu rozmawiamy w Centrum Handlowym. Dziękujemy Jandarowi, że nas przytulił. Czy to wszystko jest ten cały świat i te motywy zbrodni i przebieg zbrodni i śledztwa, to wszystko jest wykreowane przez ciebie? Był taki moment, że widziałam bardzo dużo z takich szkoleń, powiedzmy, z modus operandi sprawców zabójstw, czy w ogóle z kryminalistycznych takich zagadnień o miejscu zdarzenia i tak dalej. A te szkolenia jakby zakładają analizę, studium przypadków. Też byłam na szkoleniu z profilowania, więc no tam analizowaliśmy prawdziwe sprawy zabójstw. Ja też bardzo dużo czytałam książek True Crime, więc powiedzmy, że spraw zbrodni znam dosyć sporo. A też jak prowadzę zajęcia dla studentów, niespecjalnie mam problem, żeby znaleźć jakieś przypadki z życia na opisanie tego, co chcę powiedzieć. Natomiast jak jest w książce? Uważam, że najgorsze scenariusze pisze życie i niestety jakby niektóre z tych spraw, które w książce opisuję, jeden do jednego, to Państwo by mi nie uwierzyli, że to się wydarzyło naprawdę i że tak może być. Więc ja osobiście biorę jakiś czasami motyw zabójstwa, czasami modus operandi sprawcę i na bazie tego staram się wykreować własną zbrodnię. Natomiast nigdy nie robię tego od zera. No ale ta zbrodnia musi pasować do akcji, do tego, co gdzieś sobie założyłam. Czasami jest tak, na przykład z doktorem Gawińskim napisaliśmy też książkę o zbrodniach bez ciał. Ja analizowałam zbrodnie bez ciał. To jest reportaż dla odmiany. Tak, reportaż. Ten reportaż też pozwolił mi na nowe doświadczenia zawodowe, bo miałam też okazję być ekspertem w serialu Zbrodnia bez ciała. To było ciekawe przeżycie. Też naukowo pisałam dwa artykuły, jak szef nie ścignął, o zbrodniach bez ciała, więc powiedzmy, że ten temat trochę zbadałam. I dla mnie to też było takim wyzwaniem, bo chciałam przynieść zbrodnie bez ciała do książki. Dla mnie zbrodnie bez ciała są fascynujące. No bo to jest ludzka tragedia, a zupełnie innego rodzaju niż standardowe zabójstwo. A czasami te rodziny latami szukają ciał swoich bliskich, albo muszą zaakceptować to, co jest dziwnego w naszym prawie. To sądy się same zdziwiły, jak mieliśmy sprawę pierwszą zbrodni bez ciała, że sąd karny skazuje kogoś za zabójstwo
osoby, której ciała nie znaleziono, a sąd cywilny mówi, no ale hola hola, nie ma ciała, to ta osoba żyje. Nie ma zbrodni. Tak, więc te rodziny też są w takiej dziwnej sytuacji, że ktoś jest skazany za zabicie ich bliskich, no ale według prawa cywilnego formalnie jest osobą zaginioną, dopóki nie miną wszystkie terminy. A więc, no, to po prostu było dla mnie intrygujące, ale okazało się, że w książce nie jest to intrygujące. To jest pierwsza sprawa z Gabrieli Sawickiej z pierwszego tomu. A tam było zaginięcie męża pani prokurator. A i tam pojawiła się ręka. Ta ręka pojawiła się jako swego rodzaju kompromis, bo okazało się, że pisanie bez ciała wcale nie jest takie ciekawe. Ogólnie brakowało mi czegoś, co by w jakiś sposób pchnęło tą akcję dalej. Bo o ile zakopywanie się w aktach spraw jest ciekawe, zbrodni bez ciała, ile to jest wyzwanie dla śledczych na etapie, kiedy prowadzą taką sprawę, to w książce to nie jest ciekawe. Państwo widzą w przypadku pewnych osób zwrot proszę cię o rękę może być niezłym kompromisem. Wrócę do tej, albo zatrzymam się jeszcze na chwilę w białej serii, bo to co mnie uderzyło to jest, proszę posłuchać tytułów. Nie dopniesz swego, nie odpuszczę, nie wygrasz ze mną, nie odkryjesz prawdy i nie oszukasz mnie. To przypadek? Nie. To dlaczego tak? Ja nigdy nie wymyślam tytułu. Moje książki mają tytuły bez tytułu numer 1, bez tytułu numer 2, nadal bez tytułu. W związku z tym to nie ja. To wydawca wymyślił i wymyślił przy pierwszym tomie, że to będzie seria na nie, bo pierwszy tom fajnie wyszedł, a fajnie w ogóle ten tytuł brzmiał, a nie chcieliśmy takiej wpadki jak z On, to nie jest dobry tytuł, to naprawdę nie jest dobry tytuł, w związku z tym chcieliśmy tym razem dobry tytuł. No i jak to pierwszy padł na nie, no to już drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, skoro to seria, to te tytuły już musiały jakoś do siebie nawiązywać. A w tej czarnej serii, jak to nazwałaś, też są tytuły, które ze sobą korespondują, aczkolwiek zupełnie w inny sposób. Więc tutaj na nie tak wyszło, co będzie w kolejnej serii, nie wiem, bo to nie ja wymyślam tytuły, ja się do tego nie nadaję. Zostańmy przy Onym przez chwilę. Najświeższa dla mnie książka, bo... Najgorszy polski tytuł. Już nie pamiętam, kto to wymyślił. Ta książka miała 7 tytułów, zanim wyszedł On i nadal nie uważam, żeby to był najszczęśliwszy gramatycznie tytuł dla książki. Ale zostawmy tytuł. Zajmijmy się tym, co w środku po okładce. Bardzo ciekawy zabieg zastosowałaś i szczerze myślałem, gdybym tę książkę, to jedna z pierwszych książek Diany, gdybym tę książkę przeczytał jako pierwszą, to bym sobie pomyślał, fajny pomysł na budowanie narracji i opowieści. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli, to spieszę wytłumaczyć. Zaczyna się rozdział pierwszy, pisany cyfrą arabską, po czym jest rozdział pierwszy, pisany cyfrą rzymską. Znowu drugi arabski, trzeci arabski, drugi rzymski i tak to sobie idzie, 20 kilka jest rzymskich, 65, jeśli dobrze pamiętam, jest arabskich i to są jakby dwie zupełnie różne rzeczywistości, które w pewnym momencie, ale nie powiem kiedy, się zaczynają nam sklejać. Znaczy On to jest książka, ja też się już trochę od niej dystansuję w tym sensie, że to jest jedyna moja książka, która ma ocenę od 1 do 10. To twoje czytelniki. Od 1 do 10. Są czytelnicy, którzy jej nienawidzą, bo uważają, że są tam płascy bohaterowie, że jest schematyczna, że jest beznadziejna. A są osoby, które w tym schemacie widzą to, co chciałam pokazać i widzą to, że chciałam tą książkę napisać inaczej. Doceniają też zakończenie i patrzą na inne elementy. Ja tam doceniają. Doceniają za zakończenie, krzyczą na mnie. To jest jakaś forma docenienia. No właśnie, bo to jest tak, że ta akcja idzie, idzie, idzie i potem na kilku ostatnich dosłownie stronach, nawet nie kartkach, jest
jest ten wielki finał i to też taki właściwie przez ciebie opowiedziane takie... Serio już? I co? I tak o, to człowiek czeka na fajerwerki, a tutaj taki... Była wojna o to zakończenie, ale ja się uparłam, żeby tak wyglądało, bo chciałam pokazać, że niestety tak to czasem wygląda. A skoro z góry założyłam, że ta książka jest schematyczna, że ta książka jest inna, bo chcę pokazać, odtworzyć pewien schemat, który czasami się dzieje w życiu, no to chciałam go pokazać w tej najbardziej takiej rozczarowującej formie. Ale ona też jest o ważnym problemie. Tutaj żyjemy, idziemy za bohaterami, natomiast w onym chyba bardziej zostaje w nas ten problem społeczny. Dlaczego zajęłaś się tym? No i przede wszystkim powiedz Państwu, na czym się skupiłaś? Skupiłam się na Sylwestrze Psychopaty. Mnie do napisania tej powieści zainspirował reportaż Pobochy i Ornackiej, które wyjaśniał trochę psychopatyczną osobowość. A też po drodze, bo miałam wiedzę z różnych, że tak powiem, źródeł, a byłam w stanie z tego coś poukładać, zrobiłam większy research na takiej zasadzie, jak postępują związki kobiet z psychopatami. One nie zawsze się kończą zabójstwem, bo to nie tak działa. Tutaj się kończy zabójstwem, spoiler, roku. W każdym razie... Ale trup się pojawia dosyć wcześnie. Duży spoiler w tej książce, bo w niej... arabskich rozdziałach się pojawia. Chodzi w niej o co innego, więc nie ma problemu. Natomiast ja też niestety takie schematy widziałam w życiu na salach sądowych czasami. Czasami widziałam, kiedy na przykład sprawca przemocy pochodzi z Włochy, gdzie wszyscy wiedzieli, że był sprawcą przemocy psychicznej, ale nie było dowodów. Tak jak tu. Tak jak tu. I... Przepraszam Państwa za to zdanie. Jak to. A dla mnie to było rozczarowujące za każdym razem w ten sam sposób, zwłaszcza jeżeli wyjątkowo byłam po tej dobrej stronie, czyli po stronie pokrzywdzonych. Wyjątkowo, bo zazwyczaj byłam gdzie indziej. Natomiast chciałam to pokazać, po prostu chciałam, żeby ta książka była inna. To było też tak, że seria Zadanie Krystiana miała mieć 4 tomy, ale ja po trzecim tomie trochę się wypaliłam w tej serii i potrzebowałam zrobić sobie krótkie wakacje. Stąd był on, który miał być czymś innym. Chciałam spróbować pisać inaczej, pokazać coś innego i chciałam, żeby to na pewno była książka jednotomowa. Potem wyszedł 4 tom, no i przyszła kolejna Sawicko. I w seriach czuję się zdecydowanie lepiej. On można nazwać takim eksperymentem. Ale gdy piszesz serię, to już wiesz, że to będzie seria 4-tomowa, czy jak w przypadku Białej 6-tomowa? Czy to patrzysz, jak zażre pierwszy, zażre drugi? No dobra, to jedziemy dalej, bo serial ma trwać. Nie, w Sawickiej powiedziałam, że będzie 6 tomów. Od początku. Potem byłam na siebie zła, bo chciałam skończyć w 5 tomie. Trzeba było napisać 6. No ale trudno, życie. Powiedziało się, że ma być 6, to będzie 6, więc jest 6. Seria Zadań Krystiana. Ja byłam gotowa, miałam 4-5 tomów, skończyło się na 4. I też niektórzy kwestionują istnienie 4 tomu, ale to było też trochę tak napisane, że czytelnicy bardzo chcieli, żeby kwestionować istnienie 4 tomu? W sensie, miałam takie uwagi, że niektórzy uważali, że to było przedłużenie historii. Że może ten 4 tom nie do końca był potrzebny. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem. Ja się jeszcze bawiłam dobrze pisząc 4 tom, natomiast wiem, że 5 to już byłoby za dużo. Dlatego jak ktoś mnie pyta, za każdym razem, no fajnie, że jest Sawicka, czy będzie 5 tom Adi Krystiana, to jest jej tylko jedno. Nie! Zdecydowanie nie. Po prostu nie. Bo ta seria się... Ale ty nie lubisz tych bohaterów? To nie jest tak, że nie lubię, ale już nie chcę o nich pisać. To jest... Ja już powiedziałam koniec. Jesteś na innym etapie swojego życia? Na innym etapie swojego życia, na innym etapie swojego pisania, a na innym etapie też próbowania nowych rzeczy. Sawicka jest trochę inaczej pisana. Tam się przewija ją bohaterowie z poprzedniej serii, ale się już tylko przewijają. Ale jako halabardy. Tak, bo też nie potrafiłam się do końca z nimi rozstać. To jest już też taki wyraz tego, że nie potrafiłam się z nimi do końca rozstać. I też nie ukrywam, że usiłuję napisać 1 tom nowej serii. A nie było to takie łatwe, długo się do tego zbierałam, bo napisanie nowej serii po Sawickiej naprawdę nie było łatwe.
Bo jak napisać bohatera, który będzie inny niż Sawicka? Ale czy twoimi bohaterami w tej nowej serii też będą kobiety? Staram się skupić trochę na głównej postaci, żeby to była główna postać męska. Ale ponieważ o tej postaci nic nie wiadomo, ponieważ ona jest złożona z samych tajemnic, to jako przeciwwagę trzeba wydać jakąś sipską kobietę, która będzie chciała tutaj nieco odkryć. I tym razem zdecydowanie nie są to tajemnice miłosne. Powiedziałam już w jednej, gdzieś tam w jednym wywiadzie, no to powiem tutaj też, to już nie jest tajemnica, ale jeżeli ktoś twierdził, że Gabriela Sawicka jest postacią niejednoznaczną, no to niech poczeka do doktora Aleksandra Lewisa. Bo zdecydowanie Aleksandra Lewis to będzie postać zupełnie inna niż Sawicka. I jeżeli Sawicka jechała po bandzie, to Lewis przekracza ten poziom zdecydowanie bardziej. Wrócę do tego pytania, które zacząłem, ale potem poszło jak poszło. Czy zaczynając pisać pierwszą książkę i wiedząc, że ich będzie w serii 4 albo 6, ty masz pomysł na całą tę serię, czy... Ja bym miała chociaż na pierwszy tom pomysł, to byłoby dobrze. Jak u ciebie ten proces pracy przebiega? Ja mam bohaterów. Wymyśliłem bohaterów. Ale masz już zakończenie, do którego teraz idziesz? Ja mam bohaterów. I już? Tak. Ostatnio zadzwonił do mnie wydawca i powiedział, że chce konspekt. Znaczy inaczej, napisał do mnie maila, że życzy sobie wysłanie konspektu. Stwierdziłam, że to nie jest dobry pomysł, bo ja mam tylko bohaterów i jakiś zarys pomysłu. No to zrobiłam to, co robię zawsze, zadzwoniłam. I zrobiłam znowu to, co robię zawsze, zaczęłam pomyśleć na bieżąco. Podczas tej rozmowy telefonicznej? Zaczęłam po prostu... I to się ostaje, to co wymyślasz podczas takich... Ja nie pamiętam, co ja wtedy mówiłam. Ale potem jest jakiś trup, wszystko się zgadza. Ja nie mówiłam, że ze mną się łatwo pracuje. Nie, no. Szczęśliwie my tutaj jesteśmy z tobą tylko przez chwilę. Otwarte ma zdecydowanie gorzej. Czy to jest dla ciebie pomysł, mówię o pisaniu, czy to jest dla ciebie pomysł na wiele jeszcze lat? Czy w pewnym momencie możesz stwierdzić, co miałam napisać, napisałam, nuda? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiesz, to jest trochę... Nie wiem, ja naprawdę nic nie wiem. Ja do tej pory się dziwię, że jak powiedziałam swojemu wydawcy, że musiałam pisać prokurator Sawickiej i będzie miała 6 tomów, że on powiedział dobra. To jest chyba największe zaskoczenie, bo ja jeszcze nie wiedziałam, o czym ta książka będzie. Oprócz tego, że będzie o prokuratorze senackim. Powiem Państwu, rozmawiałem z moją serdeczną znajomą. Te książki, które Państwo widzą tutaj przed Dianą, to są książki z filii numer 5 Słupskiej Biblioteki przy Jana Kazimierza. One, no ta jest jedna, nówka nieśmigana, miałem ten przywilej pierwoczytu, bo sobie ją zamówiłem u pana kierownika. Natomiast te książki są, no widać już, że one są obczytane. Zadzwoniłem do mojej serdecznej znajomej dyrektorki jednej z gminnych bibliotek w naszym powiecie i mówię, słuchaj, Diana Brzezińska będzie tutaj 18 września. Znasz? No pewnie, że znam. A czytałaś? Nie. Mówię, to też średnio fajnie, nie? Co ty, Daniel? Nie masz szans na to. Ludzie się zapisują, są kolejki. Co, jak głupia jestem, że będę od trzeciego tomu zaczynać? Ja muszę poczekać na pierwszy tom, tylko on musi być najpierw. O, to chciałem, żebyś wiedziała. Ja to słyszę dosyć często i to jest naprawdę Przepraszam, świetne. Że nie jestem oryginalny. Nie, ale myślę, że to jest naprawdę super. Ja się cieszę, to jest naprawdę miłe. Ja się cieszę za każdym razem, jak też słyszę, że ktoś pożycza moją książkę dalej. Czy widzę, że gdzieś te książki są wystawione na aukcji, już przeczytane i ktoś je puszcza w świat. I one dalej żyją. Tak. To jest naprawdę dla mnie rewelacja. A jak myślisz, co jest powodem tego sukcesu? Zakończenia. Nawet jak przeczytałam w jednej recenzji, która była bardzo niepochlebna,
że ogólnie to by nie zaczęła ta osoba drugi raz czytać mojej serii, bo wcale jej się nie podoba. Ale po tych wszystkich zakończeniach musiała sięgać po kolejny tom i przez to najbardziej mnie nie cierpi. Nie wiem, czy Państwo też zwrócili uwagę na to, że te książki pisane są bardzo ładnym językiem. I tam jest jeden taki wyraz, który jak tylko widzę, a często się pojawia ten wyraz, gdy prokurator Sawicka tak już na maksa wkurzy swoich policjantów, że, albo swoich przełożonych, że oni, tak jest napisane, że prokurator zmęł przekleństwo. To trudno wymówić, ale jak to pięknie się tak oczami czyta, zemleć przekleństwo, zmęł. Niezwykle mi się ten wyraz podoba. Jeszcze go nie stosuję tak w swoim życiu prywatnym, ale, ale będę. Cieszę się. Jak jakoś wyszło. Jak wszystko. Nie pamiętam, skąd to się wzięło. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, skąd to się wzięło. A możliwe nawet, że któryś redaktor mi to po prostu podsunął. Nie mam pojęcia. A pracowałaś z dziennikarzami, ponieważ u ciebie zarówno w jednej, jak i w drugiej serii chyba tutaj jest ta akcja na wieży kościelnej. A, dobra, wiem. Tak, to tam... To jest katedra. No kościół to kościół, ma wieżę. I ma trupa, chociaż nie, nie będę spoilerował. W każdym razie... Kilka razy zdarzyło się w tych... Ja się dalej cieszę, że Starbucks mnie nie pozwala, ty się o kościół martwisz. Uwierz mi, że o kościół akurat się nie ma. Ale dobrze. W każdym razie nawiązuję do tego, że cytujesz fragmenty notatek prasowych, artykułów prasowych. To tak się nie pisze. Myślałam się. Znaczy, inaczej. Czy tak się tego nie pisze? Skąd ja to biorę? To nie, no skąd to bierzesz, tak? Skąd to bierzesz? Wchodzę na artykuły i błagam cię, nie ma tak słabych dziennikarzy. Najwyraźniej są, a ja wtedy tnę do tego najgorszego poziomu, tam najłatwiej. Nie no, inaczej. Ja się na tym nie znam. Mam inne rzeczy do roboty. A ktoś mi wytknie, że na przykład, nie wiem, a to miałam, to mnie rozbawiło, że tak się nie pisze dokumentów prawnych. Akurat tak się je pisze. Natomiast tu, wiadomo, że nie. Faktycznie jest tak, że czasami, jak próbuję zrobić jakiś reportaż, próbuję. A na przykład ktoś podaje jakieś informacje i tak dalej. No to faktycznie ja otwieram 3-4 gdzieś losowe, powiedzmy, artykuły i staram się zobaczyć jakiś kontekst, czy mniej więcej jak to wygląda. Też miałam w piątym tomie, chyba to było, w piątym tomie też miałam te notatki prasowe, tylko że te notatki prasowe nie były z obecnej prasy. Tylko ja je specjalnie otworzyłam sobie pisma z okresu PRL. I tak to mogło wtedy wyglądać. I ja po prostu też miałam na przykład taki zarzut od redaktorki, że nie podaje się takich danych w artykule prasowym. Mówię, sorry, ale ja dogrzewałam się specjalnie do gazety z 90 któregoś i tam akurat tak było. Więc podejrzewam, że jeżeli przejrzałam 5 czy 6 powiedzmy notatek o zabójstwie z różnych gazet, to mogę tak wyglądać. Więc jeżeli akurat o tym mówisz, no to faktycznie one były z tej starej prasy. Jeżeli chodzi o te sytuacje na wieży czy inne, no to otwieram aktualne, natomiast ja dziennikarzem nie jestem, więc ja staram się oddać kontekst bardziej na zasadzie, jakie informacje... Uliteraczasz te materiały. Nie, ja po prostu patrzę, jakie informacje dziennikarze podają. Może tak. Staram się nie wykraczać poza te informacje, które się najczęściej pojawiają w mediach. Ja to zauważam, bo ja od ćwierć wieku się tym zajmuję zawodowo. Ale, no dobrze, twoja bohaterka, ale też tak a propos tego, że nie wszystko jest jeden do jeden, już powiedzieliśmy, że topografia to tak średnio, ale też w pewnym, chyba tu, w tym, a no właśnie, posłuchają Państwo, poproszę postscriptum.
Uprzedzając to z wiadomości, której tak mnie nie ominie, w książce opisałam w sposób bardzo uproszczony prawdziwą procedurę przetoczenia krwi. Pozwoliłam również Sawickiej przeżyć, choć w jej stanie i w tych warunkach jest to wątpliwe. Przetoczenia krwi dokonuje Lisak, który co prawda jest patologiem, ale jak każdy lekarz na procedury przetaczania krwi z założenia powinien umieć wykonywać je poprawnie. Naprawdę wiem, że krwi nie przetacza się na styku, a zdobycie żaby z krwią przy obecnych procedurach w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest praktycznie niemożliwe. Żaden lekarz nie ma też interesu w tym, żeby tę krew ukraść. Uznałam jednak, że ta scena jest mi bardzo potrzebna, żeby wybrnąć z zakończenia tomu czwartego i to jest właśnie to, za co... I tak dostałam 3 zastrzeżenia, że nie przytacza się krwi na strychu. Wybierajcie Państwo na przetaczanie krwi inne pomieszczenie. Gdzieś niżej. Ale Lisakowi chciałam powiedzieć, ta scena się podobała. Kim jest Lisa? No właśnie, bo na swoich social pokazałaś książkę, gdzie jest wpis Lisaka. Marcina, doktora Marcina. Doktor Marcin Lisak nawet reklamował książkę swoją w prosektorną. Dobrze, nas nie pogonili. W każdym razie doktor Marcin Lisak pracuje w szpitalu klinicznym, jest nefrologiem. I bardzo chciał być patologiem w książce. Znaczy ogólnie to inaczej. Zapytałam się go, chciałam się jakoś odwdzięczyć, znamy się już trochę. I zapytałam się go, co mogę dla niego zrobić. Myślałam, że chce, nie wiem, jakąś kawę, czekoladę czy coś tam. A on do mnie, że chce być bohaterem w książce. Mówię, no dobra, jest nieźle. Się pytam, to kim chcesz być? Koronerem. Mówię, człowieku litości, co najwyżej patologiem, z tego jak tu koronera wytrzasę. Dobra, biorę co dają, więc ogólnie... A to taka trochę ciapa, ten Lisa. Czemu? Fajna postać! Odgryza się Sawickiej trochę. Oj, 2 razy. Nie wiem, ja osobiście Lisaka po prostu do książki... Znaczy inaczej, teraz... żeby też nie pomieszać. Ogólnie Marcin Lisak jest bardzo ciekawą postacią, ten prawdziwy. Prawdziwy. Dosyć wyróżniającą się. Natomiast też przede wszystkim jest człowiekiem z tak ogromnym dystansem do siebie i poczuciem humoru, że on mi pozwolił siebie w książce przedstawić, jak miałam na to ochotę. On nie obraził się. W ogóle, on przeczytał tylko jedną scenę, zanim poszło dalej, to była ta pierwsza scena, w której występował, gdzie opisał mniej więcej jego wygląd, że starałam się jakoś to tam w miarę oddać w sposób pozytywny. Więc żeby nie był obrażony, no to ten jego wygląd mógł zobaczyć, a reszty nie widział. Natomiast naprawdę... Ale odbieram z ciebie telefony wciąż. Oczywiście! No a jak inaczej? Odbiera telefony, dostaje książki, robi sobie ze mną zdjęcia na Insta. Powiem więcej, podpisuje nawet książki. Ja się męczę, piszę to kilka miesięcy, Lisak po prostu bryluje i podpisuje, rozdaje autografy, podpisuje się Marcin Lisak, bohater w książce i tak, takie książki też są, chciałam powiedzieć, na rynku dostępne. Spotkałaś kogoś, kto byłby jak Lis albo jego następcy? Kogoś tak złego, tak wyrachowanego? Wiem, wiesz, wydaje mi się, że... Znaczy inaczej. To jest może ciekawostka, spotkałam Sawicką. Niestety odczułam obsuwanie z Sawicką na własnej skórze. Mów. Może z tej strony. Mów, opowiadaj. Nie, byłam aplikantem. Mamy dużo czasu. Nie, byłam aplikantem i faktycznie miałam okazję spotkać się z jedną panią prokurator. A powiedzmy, że prowadziłam tylko... Powiedzmy, to była sprawa trudna, znaczy nie w sensie prawnym, tylko gdzieś tam w społecznym odczuciu, bo była to faktycznie sprawa o czym nieobyczajnie z małoletnią, więc mało popularna. Natomiast kiedy ktoś do mnie dzwoni, że da mi akta, ja gnam do tej prokuratury, żeby się dowiedzieć, że to był żart i tych akt nie dostanę, a w ogóle to sobie wymyśliłam, że nie dostanę. I też widziałam, co pani prokurator potrafi na rozprawie
i jak potrafię je postawić na swoim. Szczerze mówiąc, było pod wrażeniem, natomiast się zastanawiam, jako aplikant nie byłam specjalnie szczęśliwa z tego powodu. I tak się urodziła Sawicka? Sawicka była wcześniej, natomiast faktycznie to doświadczenie trochę pomogło mi dopracować Sawicką, bo też mogłam zobaczyć, jak niektóre osoby, które z nią obcują, powiedzmy, na co dzień mogą się pić. No, trochę jak tak opowiadasz o tej pani prokurator i o swoim znajomym lekarzu, to trochę mi za chwilę będzie wyglądało jak ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie, że ta każda postać to faktycznie jest ktoś. Jest jeszcze ktoś realny albo ktoś, kogo możesz zidentyfikować lub my, jeżeli to jest postać publiczna w twoich książkach? Widzę, że ktoś tam zginął celowo. Ale ty fajna jesteś. No dobrze. Jeśli komuś proponowałam, żeby zapamiętał nazwisko inspektora, też możemy go zabić w książce. Jeżeli państwo mają jakąś sugestię, to proszę bardzo. Chociaż szósty tom już jest przecież... Ale jest nowa seria. Dużo trupów do wyboru. Mogą sobie państwo wybrać nawet sposób popełnienia zbrodni. Istnieje zbrodnia doskonała? Nie. Nie ma zbrodni doskonałej, bo... Sawicka już to wie? Wie. Sawicka... Jak państwo przeczytacie szósty tom, to się dowiecie. Tylko wydaj. To nie ja, to do wydawcy pisać. Ja napisałam, ja swoje zrobiłam. Napisałam, redakcja Ale on poszła. Już jest złożony? On już jest po korekcie? On jest po redakcji. Korekta jest. Nie, coś tam się robi. W każdym razie będzie. Czy Sawicka popełniła zbrodnię doskonałą? Dowiecie się państwo w szóstym tomie, ale ja mogę powiedzieć, że zbrodnia doskonała nie istnieje, także w kontekście Sawicki. Więc ja inaczej, analizowałam wiele spraw zamówień i mogę powiedzieć, że zbrodni doskonałej po prostu nie ma. Emcelkiewicz zajmuje się modus operandi, wydała taką monografię. I ona podaje takie determinanty modus operandi. Modus operandi to jest taki specyficzny, indywidualny sposób działania sprawy. I dlaczego ja się do tego odnoszę? Bo modus operandi odnosi się do sprawcy i do otoczenia, mówiąc krótko. Czyli są to elementy, które sprawca może zaplanować i których nie może zaplanować. Więc o ile sprawca może zaplanować, że zabije ofiarę w taki, a nie inny sposób, że zrobi to tego i tego dnia, to już niekoniecznie ma wpływ na to, czy tego dnia będzie ładna pogoda, czy będzie na przykład padało i to w jakiś sposób utrudni jego występowania, nie ma wpływu na to, czy tam się pojawią osoby trzecie, no bo nawet jeżeli jest w mieszkaniu ofiary, nawet jeżeli się do niego włamie, to nie ma wpływu na to, czy jakiś kontroler chociażby ze skarbówki nie przyjdzie. Nie ma też do końca nigdy pewności, jak zareaguje na to zabójstwo, bo też wielu sprawców się przyznaje do winy. I to samych z siebie zawiadamiają o zbrodni, którą popełnili. Więc to też się zdarza. Także czy jest zbrodnia doskonała? Powiedziałabym, że nie, dlatego że ludzie nie są doskonali. I to działa też w dwie strony. Może być tak, że na miejscu pojawią się śledczy, którzy ogólnie nie współpracują ze sobą, ogólnie nie mają dużego doświadczenia i niekoniecznie idzie to zbieranie dowodów. I takie sprawy też niestety były. Na przykład pierwsza sprawa Zady i Krystiana. Ja się tam trochę wzoruję na prawdziwej sprawie Joanny G., która była opisana właśnie w tym reportażu. Ta sprawa, tak na dobrą sprawę, wiem, że się powtarzam, ale jakoś tak ciężko mi zebrać myśl, o którą mi chodzi. Ta była ciężko dlatego, że policjanci, którzy przyszli przeszukać mieszkanie zaginionej, nie sprawdzili kanapy. Gdyby sprawdzili kanapę, to by znaleźli ciało. A tak sprawa... W środku. Tak. A tak sprawa wyszła na jak dopiero po 7 latach, a ciało zostało odnalezione po 20. Więc było krótko. I te sprawy zabójstw, które są na ten moment wyjaśnione, w dużej mierze problem jest raczej, że śledczy nie znaleźli jakiegoś dowodu, że coś się zatarło, a niekoniecznie, że jest to zbrodnia doskonała, bo szczerze mówiąc, ja też analizując niektóre sprawy zbrodni wyścia, abstrahuję od tego, że sprawcy zostali skazani, więc im nie wyszło. To ja naprawdę byłam w szoku, że w ogóle udało im się tak ukryć te zwłoki, bo biorąc pod uwagę ich całe postępowanie, to jak bardzo nie zaplanowali tego, co zrobią, to naprawdę jest niesamowite, że im się udało. W swoich mediach społecznościowych, chyba jeszcze sprzed wakacji był to
wpis, a właściwie twoje wideo, w którym mówisz 5% sprawców to nie sprawcy. Tak powiedziałeś. No może troszkę inaczej, ale generalnie chodziło o to, że 5% skazanych to są, że wcale te pomyłki sądowe to są wcale nie takie bardzo rzadkie, że to 5%, co 20, proszę sobie wyobrazić, skazany, no tutaj już by dwie osoby niewinne spośród państwa siedziały, tak, niewinne. Uniewinnienie, w ogóle na rozprawie uniewinnienie zdarza się bardzo rzadko. I to zazwyczaj jest faktycznie, dlaczego? A dlatego, że kiedy już prokurator jednak, zwłaszcza w ważnej sprawie, wystosowuje to na oskarżenia, no to nie po to, żeby dostać gdzieś tam od sądu, tylko ogólnie, no bo ja wiem, że prokuratorzy działają w interesie społecznym, działają też w interesie oskarżonego, ale niekoniecznie może, więc to uniewinnienie raczej jest swego rodzaju błędem prokuratury, że ta osoba została przyciągnięta przez to postępowanie, no i znalazła się w sądzie. I tych uniewinnień jest mało, takich sądowych. Ja na przykład w czasie aplikacji widziałam dwa uniewinnienia i to i tak dużo, a więc w sprawach karnych. A natomiast odnosząc się do tego, co nie powiedzieć, to tak, przytoczy. To jest 5%, około tak się podaje, ale możliwe, że tych osób jest więcej. To są osoby, które są niesłusznie skazane. I to nie jest tak, bo jak się będzie z zakładu karnego, to każdy jest niewinny, to też wiadomo. To natomiast tak szczerze mówiąc, tych osób jest. I to jest tak, kiedy analizuje się jakieś sprawy, czasami człowiek ma wątpliwości, czy ta osoba faktycznie dopuściła się tego czynu. Ja miałam też taką sytuację, że akurat tutaj Ruce odezwała się do mnie jedna osoba, która chyba chce wykazać. Tam jest, faktycznie jest taka sprawa, która jest dosyć niejasna, już sam artykuł prasowy, który wiadomo, że czasami jest pisany w jakimś konkretnym celu. Natomiast już z marszu widać, że coś w tej sprawie poszło nie tak. Faktycznie pracuje nad tym zespół, żeby tę sprawę ruszyć po latach, bo być może ktoś niewinny jest w zakładzie karnym. I do mnie się odesłała rodzina ofiary, z tego co pamiętam. I też takich spraw, w których ktoś okazał się niesłusznie skazany, jest sporo. Nawet w Szczecinie ta sprawa jeszcze nie znalazła swojego finału przed sądem. Się nie zakończyła, ale Arkadiusz Kraska wyszedł, skoro go Sąd Najwyższy wypuścił po x latach przebywania w zakładzie karnym, to znaczy, że miał potem podstawy, a nie, że go wypuścił, żeby go potem z powrotem wpakować, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po latach zostanie uznany za niewinnego. Tak też było z Tomaszem Kumendą. To prawda. Tam się też powoływałaś na ten przykład, czy nowa seria też będzie się działa w Szczecinie, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ze Szczecinem, dzięki Dianie, będzie tak jak z Sandomierzem przez ojca Mateusza, strach wyjść z domu. Ktoś już też mi to napisał, ale najprawdopodobniej tak będzie to Szczecin. Dlaczego? Bo tam mieszkam i nie radzę sobie nawet z typografią Szczecina, w którym mieszkam. Więc istnieje małe prawdopodobieństwo, że poradzę sobie z typografią innego miasta. A te śledztwa, które opisujesz w każdej z książek, one faktycznie tak wyglądają? Tak ten proces przebiega? Nie, śledztwa często są żmudne, po prostu. To jest często żmudna praca. Pokazywałaś, pisałaś o tym, leżą stosy akt. Ja o tym wspominam, ale ja tego nie pokazuję, bo ja pokazuję, że policja cały dzień spędza na jednej sprawie. No luksus. Chociaż gdzieś tam było, że ma 100. No ma 100 spraw na biegu i czasami jest tak, że policjanci nie nadążają pisać wniosków o przedłużenie. To samo prokuratorzy i sędziowie. Tak, wszyscy są przeciążeni w jakiś sposób, więc to faktycznie jest. Natomiast ja siłą rzeczy skupiam się na jednej sprawie. Ja na przykład wspominam, że Sawicka idzie na cały dzień do sądu i jest zirytowana, że musi tam siedzieć, a bo wolałaby się zająć czymś innym. Nie napisałaś, że ona jest zirytowana. Napisałam trochę inaczej. Natomiast tak, kiedy pyta sędziego, czy ma wyjść, kiedy bym naradzał się sam ze sobą na przykład. Natomiast to jest akurat żart jednego z sędziów w Szczecinie. Które kiedy się podniosą, no bo formalnie trzeba wyjść na naradę sędziowską, nawet jak jest jeden sędzia, to zawsze śmiesznie brzmi. A na co jak się podniosę, sędzia do mnie, siedź, przecież nie będę gadał sam ze sobą. Więc faktycznie gdzieś przenoszę to też na grunt książki. A wracając, nie, tak to nie wygląda. Jest to dużo bardziej żmudna i nudna praca. Czasami trzeba się zakopać w dokumentach,
Ale to nie jest tak, że o, mamy dokumenty, to nad nimi siedzimy, tylko trzeba te dokumenty często zdobyć. Praca domowa jest potem. Tak, niełatwo jest też czasami spotkać osobę, którą chce się przesłuchać. Też nie jest tak, że o, idziemy, wszyscy są w domu, fajnie sobie pogadamy, więc ja to znacznie upraszczam. Też sprawy sądowe są pokazane w dużym uproszczeniu, bo gdybym ja to pokazała, ja i tak staram się coś przelecieć. Na przykład posiedzenie aresztowe, które jest, no to tak mniej więcej te posiedzenia aresztowe wyglądają. Argumenty jednej strony, argumenty drugiej strony i sąd. Tak, a czasami jest po prostu nie. Czasami nie ma żadnych argumentów. Nie wiem, czy Państwo oglądają, to kilkanaście lat temu było, teraz jest nowa seria, sędzia Anna Maria Wesołowska. I tam jest... To też trochę tak nie wygląda. Tam jest prokurator, którego ja bym wyrzucił z pracy po trzecim odcinku, bo on zawsze oskarża osoby, które potem się okazują niewinne i potem w mowach końcowych mówią, że ta się okazała niewinna, ale za to tutaj na publiczności siedzi i to na pewno już jest sprawca. To już na pan. Ale przepraszam bardzo, akurat w mowach końcowych wszyscy są niewinni. Akurat adwokaci to już tak mają, nie? Zazwyczaj klient jest niewinny. To prokurator. Łata. Prokurator łata, pamiętam. Ale to... Weźmy pod uwagę, że to może nie jego wina, bo prokuratorzy bardzo rzadko idą do sądu referować sprawę, którą prowadzą. Może tak. Ja do tej pory pamiętam, była taka jedna sprawa, ja byłam akurat wtedy chyba na praktykach w sądzie i sędzia do nas, słuchajcie, dzisiaj będzie pewne nowo. Prokurator, który prowadził sprawę, przeczytał akt oskarżenia. To się nie zdarza. Będziemy mieć osobę, która wie, o czym mówi. I faktycznie to niestety się pojawia. I ja do tej pory też pamiętam jedną sprawę, gdzie siedziałam sobie bardzo zadowolona z siebie, a dlatego, że wyjątkowo nikt ode mnie nie chciał, bo było chyba 15 oskarżonych, więc było mnóstwo obrońców, mnóstwo pokrzywdzonych, nikt nic ode mnie nie chciał. Ja byłam aplikantem, który sobie siedział i pisał książkę. Więc bardzo fajna rozprawa. Do tej pory pamiętam, jak biedny prokurator bardzo rzadko obrywa od sądu, ale pani sędzia była bardzo zirytowana, że prokurator odczytuje akt oskarżenia, który miał stron 125 i powiedziała tak, przerwa 15 minut, ja wiem, że pani nie zna tego aktu oskarżenia, ja wiem, że pani nie wie, o co chodzi w tej sprawie, niech pani się z kimś dogada, niech pani to streści, bo ja nie będę czekać, aż pani z siebie wykrztusi w całości ten akt oskarżenia. Więc takie rzeczy też się zdarzają. No dobrze, ale z drugiej strony, w jednej z książek, nie będę mówił w której, Sawicka z Englertem, prokuratorzy, walczą wręcz o to, żeby potem przed sądem reprezentować i być tam. No to fajnie, nie? Tylko, że mało życiowe. No raczej, znaczy, czy oni mogą walczyć o sprawę inaczej? Czy oni mogą iść do sądu, poprowadzić sprawę, którą prowadzi? No, z założenia mogą. Tylko, że to wymaga ustalenia wokat i tak dalej, itd. W przeważnych procesach, takich naprawdę ważnych, prokurator, który prowadził sprawę, pojawia się przynajmniej na tej pierwszej sprawie, kiedy jest właśnie akt oskarżenia, zwłaszcza przy tych bardzo trudnych i zawiłych sprawach. Natomiast to jest też to, dlaczego prokurator zazwyczaj siedzi cicho, bo czasami nie wie, o co chodzi w sprawie. Ale to, żeby nie było, że teraz ja się czekam... To nie w Słupsku, to nie u nas, nie. Ale to też nie chodzi o Szczecin, na nie inne miasto. Po prostu tak wygląda gdzieś ta specyfika pracy prokuratora. Tych spraw jest dużo. Prokuratorzy w okręgu często chodzą też tylko na sprawy odwoławcze. Więc rejon prowadził całą sprawę, ktoś złożył apelację i oni idą powiedzieć tylko, że tą apelację podtrzymują. Taki po prostu mamy system. Więc formalność tak. No bo czy ten prokurator może zrobić więcej niż jest w tej apelacji? No nie. Więc to jest czysta formalność, że to musi być. I też to odczytanie aktu oskarżenia przez prokuratora jest czystą formalnością. Natomiast ważne jest to, żeby prokurator był i na ważnych sprawach prokurator jest, gdzie trzeba przysłuchać na przykład oskarżonych i tak dalej, i tak dalej. I to może być prokurator, który prowadził sprawę, albo prokurator, który się z tą sprawą zapoznał. I takich wpadek aż nie ma. Natomiast przy bardzo dziwnych procesach, które się czasami toczą, się zdarzają. No tak zupełnie na koniec. W szóstym tomie wsadzą Sawicką? Nie odpowiem na to pytanie, ale czy Sawicką dałoby się wsadzić do więzienia? To jest dosyć ciekawe pytanie. Ja je sobie zadaję od pierwszego tomu. Ale już na nie odpowiedziałaś. Ty już wiesz. Ja wiem. Znaczy ja powiem więcej. Mój chłopak stwierdził, że Sawicka musi iść siedzieć, bo ogólnie już tak nawybijała, że tego się nie da poskłamać. Ale tak.
właśnie, może, albo się może nie da. Ja mogę powiedzieć, że w szóstym tomie na pewno konflikt Sawicka-Englert dojdzie do apogeum. Będzie się trochę działo, bo też przede wszystkim Maciążek w końcu chciałby odejść z tej prokuratury, to zdradzam. I on chciałby w końcu dostać swój zasłużony awans i móc zostawić ten cały bałagan komuś innemu. W związku z tym... Na przykład prokurator Gabrieli Sawicki. Albo prokuratorowi Englertowi, bo oni będą o ten stołek, powiedzmy, rywalizować. Więc będzie się działo dużo więcej niż sama ta sprawa karna, ale też pomiędzy Sawicką i Michalskim nie będzie lekko, bo wyjdzie na jaw jeszcze trochę tajemnic. U niego czy u niej? Za 3 miesiące wszystko będzie już jasne? Dla nas? Tak, bo w listopadzie. Listopad. Wydaje mi się, że listopad powinna być premiera, ale nie pamiętam. Listopad albo początek grudnia. No, to już Państwo wiedzą, komu i jaki prezent. Znaczy sobie, to wiadomo. Ale jeżeli Państwo będą pisali listę prezentów, to można tytuł? Nie i coś tam dalej, tak? Nie oskarżysz mnie. Nie oszukasz, a tam jest oskarżysz. Jakkolwiek znajdą Państwo i rozpoznają po białej okładce. Jeżeli Państwo mają pytania, to przyjemne... Będą szpilki na okładce. O, jak w pierwszym? Tak, bo zamyka serię, więc będą szpilki. Albo szpilka. Jakiś but. Powiedziała autorka. Widziałam tą okładkę 2 tygodnie temu. Bardzo jest się... transmitowane, można to wyciąć, bo moja Zosia od promocji mnie zabije. To jest nagrywane. To jest nagrywane. Wiesz, zostanie... Wiesz, sama wiesz, że warto mieć na człowieka taka, nie? A czy Zosia już by mogła na mnie zgarnąć trochę kaku? Szanowni Państwo, jeśli Państwo mają pytania, takie ogólne, bo oczywiście za chwilę będzie można z Janą porozmawiać, uścisnąć ją, i podziękować i pogratulować, ale jeśli Państwo mają pytania teraz, mamy jeszcze czas. Ile mamy czekać na kolejną serię, zapytała czytelniczka. Ja się zadeklarowałam, że do końca grudnia oddam książkę i w następnym roku wyjdą 2 książki, jak dobrze pójdzie, więc myślę, że to będzie nie 1 kwartał, ale 2 kwartał roku. Na wakacje. Wieczory będą krótkie, ale dzień będzie długi. Tu będzie można nie zapalać światła. Szanowni Państwo, bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Oklaski dla Diany Grzyżyńskiej, po prostu. Ja dziękuję za świetne prowadzenie spotkania. Ja dziękuję. To nie było tendencyjnie. W ogóle. Ja dziękuję, że mogłem spotkać się razem z Tobą, chociaż ja nie wiem, czy Państwo też odnieśli wrażenie, że Diana Brzezińska jest taka udomowiona Sawicka, taka już okiełznana, taka nasza. Ja niestety ostatnio się dowiedziałam, że ponoć jestem strasznie wredną osobą dla studentów, że ponoć ich dyscyplinuję, doprowadzam do porządku. Także cóż. A kiedy twój doktorat? Też bym chciała wiedzieć. Dziękuję za spotkanie. Szanowni Państwo, zwykle na spotkaniu autorskim jest tak, że kończy się ta część formalna, później zaczynają się kwiaty, autografy, podpisywanie książek. My to mamy już za sobą. Ale jeśli Państwo chcieliby jeszcze kuluarowo, zupełnie nieoficjalnie spędzić kilka chwil z Dianą, to bardzo proszę, oddaję Państwu autorkę, zanim ona odda Państwu swoje 11, 12. Nie wiem. Byłem przygotowany na tę odpowiedź. Kolejną książkę.